Witajcie, tutaj z tej strony wasz Case. Witajcie w kolejnym odcinku ze Spiral Knights. Jak widzicie, moja postać jest inna. Takie małe wyjaśnienie może. Były ostatnio patche. Było ich tak dużo, że mam prawo myśleć, że twórcy gry po prostu nie ogarnęli zapisu postaci, poprzez co usunęło mi postać. Mogę się wręcz założyć, że mi usunęli oni, a ja nie sam, a nie zapomniałem pasów. I co, wbijam na moją postać, patrzę, no niby jest mój nick, ale moja postać ma jakiś inny kolor. Wbijam na nią, patrzę, ma pierwszy level. O co chodzi? Dostaję jakieś rzeczy honoru i myślę, że to są rzeczy, w sensie, że to są rzeczy na podarek. Nie są nawet najgorsze, muszę przyznać. Nie to, tylko jeszcze shield, honor shield i sword shield, które nie są złe na pocieszenie. A, jeszcze pucharek dostałem honoru. Nie wiem, gdzie się go stałem, pewnie w gildii. No nic. A więc po prostu przemaniaczyłem sobie jeszcze raz i... Bo nie byłem aż tak strasznie na przodzie, ale też nie byłem aż tak strasznie na tyle, więc... Trochę szkoda tego. I co? No, wyróbmy sobie dzisiaj aktywność, czemu by nie, bo... Bo mogę. Okej, zostałem tutaj. No tak, nie starczyło mi ostatnim razem tego, aktywności. Ale się wkurzyłem. Och! Pokonywałem go ze zinem, pamiętam. Jeszcze za pierwszym razem. Było ciężko. Okej. Sword, jak widzicie, nie ma jakichś super specjali, bo ma tylko chyba obkręcanie się. O, takie tak. O, to jest dobre tylko na jakąś masę przeciwników, ale... Jeżeli chodzi o damage, to nie zadaje dużego. Nie wiem, czy już nagrywałem na tym patchu. W sensie, że... od razu po takim patchu, który zmieniał grafikę wszystkich okienek i tak dalej, to jeszcze mi nie usunęli postaci. Usunęli mi na jakimś innym patchu, który tak naprawdę nie wiem, co mi zmienił, bo byłem tak wkurzony, że po prostu olałem ten patch, nawet nie wiem, co on dodawał. I nic. Jakoś głośno mam słuchawkę, czekajcie. Okej. Ujdzie. Idziemy. Dobra, to jeszcze szczerze mocno pamiętam, bo jak mówię, przechodziłem wczoraj sobie, troszeczkę nadrabiałem tej energii. Wow, byłem lekko w krzakach. Nadrabiałem trochę tej energii, znaczy energii, trochę tego levela, zużywając dużo energii. I doszłem wręcz przed bossa, ale już na bossa samego nie starczyło mi aktywności, co tak było denerwujące. Bo już chciałem dzisiaj zacząć od nowej mapy, żeby nagrywać tak naprawdę. Tak naprawdę nie nagrywałem z wami żadnych początków ani nic, bo to jest taka dorywcza seria, po prostu o, sobie włączam nagrywanie, bo mi się chce, bo gram. I jeżeli wam się nie podoba, to oczywiście nie musicie oglądać, tak, ale niektórzy może chcą sobie obejrzeć, nie wiem. Widzę, że się dobrze przyjęła w ogóle seria Evoland. Dobrze mówię? Evoland? Evoland? Nie wiem. Wiecie, o co chodzi. Podoba mi się ogólnie ta gra, mnie też się bardzo podoba, nie martwcie się, będę z niej nagrywał pewnie do końca, z tego powodu, że jest bardzo ekscytująca. A co do Runnera, na razie nie mam na niego ochoty grać, ale to nie znaczy, że już po prostu skończyłem z tą serią, tak o, pójdzie sobie w tył. Jak wiecie, jeszcze zostało bardzo dużo rzeczy w Runnerze, o, właśnie z tym bossem będziemy się bić. Teraz on się tylko tak pokazuje od czasu do czasu, żeby chyba, nie wiem, zaprezentować się. Nie wiem, jaki to ma cel. Może przez straszenie. What the fuck? Co się stało? Zbugowałem się! Patrzcie, zbugowałem! O! Lol. Zbugowało mi się. Zbugowała mi się mapa! Co jest? What the fuck? Poczekajcie. Okej, wyszłem, znaczy wyszłem, od razu kiedy przestałem nagrywać, wyskoczył mi, błędy z serwery, poczekać musisz i tak dalej. Zauważyłem, że to jest bardzo częste na Spiral Knights i zaczyna mnie to tak naprawdę trochę irytować. Ja nie wiem, czy twórcy po prostu robią to specjalnie z premedytacją, robią te, nie wiem, odświeżanie, te patche, kurczę, ciągle, czy co. Tak naprawdę, jeżeli mi znowu usuną postać, to ja tak naprawdę już nie będę w to grał, bo
No nie mam zamiaru grać trzeci raz tak naprawdę tą samą postacią, bo pewnie jakby mi znowu zmieni postać, to by była ten sam nick, tak samo wyglądała, tylko może znowu by mi zmienili kolor. Nie wiem w ogóle dlaczego zachowała się niby mój wygląd postaci, ale nawet kolor się nie mógł zachować do końca, bo miałem zielony, jak pamiętacie. I nie wiem jak zmienić teraz. Nie wiem czy się da zmienić, a jeżeli tak, to pewnie za kasę. Tak jest w grach, na przykład w SF-ie. Żeby zmienić wygląd jeszcze raz, to musisz włożyć na to kasiorę. Co do SF-a, dawno go nie nagrywałem i nie wiem czy będę nagrywał, bo tak naprawdę ta gra jest nudna, jeżeli chodzi o nagrywanie. Tylko wy proponowaliście mi, żebym nagrywał. Ale nie oszukujmy się, tam przecież nie ma nic do roboty. Już mam trochę wyższy level, już przeszłem pierwsze całe lochy. No ale... bardzo fajnie i tak dalej, nie? Ale no co wam pokażę, kurczę. Sami widzieliście przecież, że tam jest nuda, jak nie wiem. Dobra. Tutaj chociaż coś się dzieje w tym Spirak Nice. Ja nie mówię, że jest super akcja czy coś w tym stylu, bynajmniej teraz. Bo tam jest na pewno. Jeszcze pewnie nawet do super akcji to ja nie doszłem. Bo przecież nie dano mi. Niestety tu nie można wbijać. Nie dostaje się w ogóle levela za wyższe mapki. Nawet jeżeli wbijesz z kolegami. Musicie, jeżeli możecie grać z kolegami, oczywiście. Tylko musicie grać na tych samych mapkach, na twój level. Czyli musicie po prostu przechodzić wszystko jednocześnie. Co jest tak naprawdę troszeczkę, no, głupie. Chociażby jakiś odstęp czasowy, w sensie... danego sektora misji, w sensie wiecie, że macie tam ileś tam misji pokazanych jako kolejny etap, w sensie, że 3-2, bo w tym etapie zbieracie exp i na exp po prostu tak naprawdę. To powinno wam chociaż to zaliczać, ale tak naprawdę wam tego nie zaliczy, co jest irytujące. Wybaczcie, że w ogóle tak cicho mówię, bo jest już tak z 22. Poczekajcie, zaraz zerknę. Tylko... jest 22:30, no widzicie. Czas nieubłagalnie leci, a ja? A ja co robię? Gram w Spiral Knights. No niestety nie zużyłem aktywności, no. Wcześniej nie mogłem po prostu, bo jeszcze miałem problemy z internetem, który oczywiście robił mi jakieś figle i nie mogłem przesłać wam właśnie Evolanda. Fuck, dał mi stuna. Jeszcze na... kurczę. Nie mniej. Dziękuję. O, patrzcie, umarł. No bo tak, ta pierwsza partia jest zawsze łatwiejsza. Ale potem dają wykokszonych przeciwników, a ja się dziwię. Czemu mój damage się zmniejszył? A no nie, to ich def się powiększył. Jak widzicie, gram sam, ponieważ Jozin wkuwa. Wkuwa i to jak szalony. Niestety. Teoretycznie też powinienem, ale gram w grę. No to wiecie. Kurczę. Te wieczki są takie dziwne. Czasami po prostu one nie strzelają, dopóki ich nie zaatakujemy, a czasami po prostu tak for the loot zaczną strzelać od razu, co jest takie dziwne. Nie rozumiem zasady działania tych wieżyczek. Dobra, zdążyłem. Wyrobiłem się w frajerzy. O, płoń. Jak mnie walną? Tak, kurwa, z 10 km mnie wyjebni. Bo czemu by nie? Gin. O tak, jeszcze musiałem umrzeć. Umrzeć. Stracić życie. Borany. Ogólnie teraz mi się bardzo podoba motyw z ładowaniem się experience'a. Teraz wygląda to tak fajnie. Wcześniej to było na dole, taka po prostu zwykła kulka. Teraz to widać, że to jest taki płomień energii. Trochę kojarzy mi się z Naruto, czy coś z tym Dragon Ballem. No nic. Nieważne, nie przedłużajmy. Moja gadka jest chora. W ogóle po restarcie serwera, jeżeli zdążycie jeszcze... macie tam jakiś czas w ogóle... Nie, inaczej. Jesteście na mapce jakiejś, no nie? I wyjdziecie z niej. To w sensie, że po prostu wyłączycie grę albo wam wyłączy coś, to macie jakiś tam czas, że możecie do niej wrócić. To jest nawet fajne. Jak jesteście też z kimś, to jeżeli ktoś na was poczeka, to też możecie... wtedy to nawet macie chyba nieograniczony czas, póki ktoś się po prostu nie ruszy dalej. W sensie, że nie wejdzie na windy na przykład, czy coś w tym stylu. To macie ogólnie nieograniczony czas i możecie sobie
wejść płotem, na przykład jak płotem, jak ja powiedziałem, dziwnie. Jakby na przykład wam byś padł prąd czy coś na stylu. No to takie tam rzeczy. Fajne. Ja akurat zdążyłem wejść tak, że mam nadal 90 energii, bez wchodzenia ponownie na tą zasraną mapkę. Chociaż czasami tak nie jest. Różnie bywa, no mówię. Nie wiem, gdzie powinienem iść pierw. Coś czuję, że idę źle. W sensie, że pierw powinienem iść gdzie indziej, ale... Ale to olejemy. A tak, jeszcze dostanę boksy i umrę. No właśnie, pierw powinienem iść po klucz. Standardowo. Ja coś czułem, że... Raczej pamiętałem tak leciutko, że... Ach, chyba pierw powinienem iść po ten klucz, ale nie, nie pójdę, bo po co? Po co? Życie by się przydało. To jest pewne. A nie, to nie jest klucz, to jest otwieranie. Otwieranie, kurczę. Zapadnia, płytka. Cokolwiek, jeden wół. Do klucza dopiero. Wybaczcie za moje jęki. Zamachnęłem się kotem. Tak, wyrzucam kota z kolan na kanapę. Nie zrobiłbym tego jednakże, gdyby Cezar nie puścił bąka tak śmierdzącego, że aż prawie zemdlałem. Cezar to mój kot, tak. Jeszcze mam Cleo, czyli Kleopatrę kotkę. Te sama rasa. Jakby były pytania. O kurczę, pamiętam to. Shit. Ile tu będzie bicia, ja nie mam życia wręcz. Ja strasznie lamię, patrzcie, ja się daję w ogóle katować. Tak jest, kiedy nie ma się własnej broni. Może mój mieczyk był słabszy, jeżeli chodzi o staty. Kurczę, nie. Mój mieczyk poprzedni, wy go oczywiście nie widzieliście, bo nie mieliście na to okazji, zadawał taki damage, że bym miał te wszystkie potworki chociażby na moje combo dwukrotne, bo moje combo na tamtym mieczyku miało po prostu dwa ruchy. Kiedy te combo wyprowadziłem, to po prostu potworki znikały, nie było potworków. No super! To jest taka wada, kiedy nie macie tego. Bomb. Pistoletu. Musicie tak walnąć mieczykiem precyzyjnie. Super! Umrę zaraz, zobaczycie. Nie przeżyję, niestety. Będę musiał zużyć energię, bo nie widzę innej opcji, bynajmniej teraz. Dobra, ten jest trochę osłabiony. Daj życie, no nie, ty buraczyzno. O, super, jeszcze wieżyczka z tymi. O, dobra, jest życie. Chapnęłem brzydko. Jest dobrze. Dobra. Dobra, nie jest najgorzej na razie. Jeszcze nie umieramy. Okej. Lis, który był najgorszy, umarł. O, jeszcze kolejny. A, fakt, bo przecież... What the fuck, nie! Wieżyczka. Gin lisie. To są chyba lisy. No nie! Widzicie, nawet tutaj nie mogę komba dobrego walnąć. Tamten miecz miał stuna. Walnęłem dwa razy kombo i przeciwnik był sparaliżowany, nawet jeżeli żył. O, dobra, tu mamy życie. To się przyda. Dawać życia. O, tylko tyle? To przecież jest nędzne nic. Dobra. Whatever. A nie, a ja sobie wezmę i pójdę. A co? Sram na was. Wielkiego kloca. Ha, nic mi nie zrobiłeś. Przydałoby się życie tak naprawdę. Nie wiem, dlaczego nie wypada. Gin, kurde. Dobrze, dziękuję. Nie wiem, ile ten odcinek będzie trwał. Coś czuję, że długo. Z tego powodu, że mapki nie są jakieś krótkie, a ja chciałbym zużyć... No nie, no nie. Nie będę zużywał całej energii. To po prostu by za długo trwało. To nie wiem, kiedy skoczę tak naprawdę. No, kurwa, no nie. Ja tu umrę. Ja potrzebuję szczerze... Poczekaj, o której ja mówię... O, jest życie!
Fuck you. Na razie nie będę tego używał. Chociaż nie. A nie, a co, użyję, bo mogę. Super jeszcze stun. Dzięki. Dzięki. Gin, frajerze. Widzieliście? Zadałem mu tylko 78 obrażeń. To był. I to nie. I to był specjal tak naprawdę. A specjal na tamtym mieczu zadawał po bynajmniej 100 coś. I to jeszcze był efektowniejszy. Gin. Dupo. Dziękuję. Użyjmy sobie jeszcze raz. Gdzieś tu jest ten gówniany guzik, no właśnie. Jeny. Nie cierpię takich, o, takich etapów, bo są nudne jak skurczybyk. Postaram się nie bluźnić, tak. Nagrywam w końcu takie gry, takie dziecinne, bo jestem kurwa dziecinny. O, miałem nie bluźnić. Jestem dziecinny i... Super. Ach, to kurczę, mogę się pośpieszyć. Jestem dziecinny, chociaż już mam prawie 18 lat. Tak, ach, moje poczucie humoru jest... takie jak w gimbazie, a... No tyle. Tyle chciałem powiedzieć. Moje poczucie humoru jest gimbazjalistyczne. Jeżeli można tak określić w ogóle cokolwiek na tym świecie. Okej, okay, chodźmy i nie dajmy już mi nic mówić. Co tu trzeba było zrobić? Chyba jemnąć po prostu garnkiem. Jemnijmy pierw to. Zarespy się. Zadasz mi damage? Pewnie zadasz. Opa, nie zadał. Ale utknęłem. Słyszę lamę. Nie, to nie lama. Ach, kurczę, dobra. No chodź, chodźcie. Kurwa. Jak widzicie, tutaj jest taki dzwonek pokazany. One później tak naprawdę będą jedyną szansą, żeby w ogóle jakoś walnąć potwora. Bossa, kurczę, bossa. Dlatego one na razie są takie tutorialowe, pokazują nam po prostu. O, życie, proszę bardzo. Zaczęło wypadać. Postawmy to gówno tutaj. To weźmy. Wycelujmy idealnie. Dobrze, nie było idealnie, ale wycelowaliśmy. Bo to się zaraz schowa. I idziemy. Dobra, tu jest... tam jest już boss. Oczywiście tam mi już nie starczyło energii, dlatego się bardzo wkurzyłem. Bo już miałem po prostu jej bardzo mało, nie? Wiecie. Zużywałem jej tyle po tym... po tym jak się dowiedziałem, że ten... Że nie mam postaci. za któryś tam misję jeszcze dostałem krążek. Energii, to też go zużyłem od razu, bo no bo chcę jak najszybciej wymaksować się do poziomu Ozina, czyli do tego, którego ja miałem tak naprawdę. Znaczy ja miałem trochę wyższy, bo Ozin trochę nie grał. Ja grałem. Ozin tam nie wiem, co robił. A no tak, grał FIFA, no wybaczcie. To jest taki maniak FIFA, bez FIFA to on żyć nie może. Kiedyś słyszałem przez skypę, jak siostra zwaliła go z komputera, kiedy grał w FIFA i nie mógł dokończyć meczyka, to płakał. Seriously. Teraz trzymam rękę na piersi i mówię wam. Trzymam rękę na piersi i dwa palce w górze. Czyli tak naprawdę nie trzymam w ogóle tutaj żadnej klawiatury, to jest autopilot. Tak. Autopilot jest tak zmechanizowany, że rusza myszką i wchodzi w sadem. Jeszcze zmienia sobie spację obronie. To jest taki specyficzny. Dobrze, weźmy sobie tego szarda. Ten jest ładny. Dawaj. Chcę kasę. Dostałem życie. Jak już nie mogłem dostać nawet tego życia takiego specjalnego, którego sam mogę użyć? Nie mogę pewnie, nie? Bo po co? Frajerzy. Zaraz będziemy mieli level 6 Honor Guard i Honor Blade. Ja powiedziałem wtedy Honor Sword. Tak naprawdę jeden wór? What? Jeden wór? Nawet pasuje. Dobrze. Tu jest już boss? Tak, tu jest już boss, bo on od razu tak z dupy wyskoczył. Dobra, trzeba poczekać pierw. On musi jakoś jakieś tam combo swoje wywalić. Jak będzie blisko dzwonu, to możemy go ogłuszyć. Tylko nie pamiętam dokładnie, kiedy to było. Czyli to było teraz! Dobra,
Biga! 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 Dobrze, nie wyszło tak jak chciałem. Wyszło do dupy. Ponieważ no, on jest od razu przy kolcach, co mnie. Znaczy kolcach tej dzikiej róży, to, co to jest w ogóle? Dobrze, chodź tutaj. Chodź tutaj, bocie. Chodź tutaj. Czekam na ciebie. Czekam na ciebie. On będzie robił te combo strasznie długo. Za każdym razem, co jest irytujące. No patrzcie, ile można robić combo jedno. O, i jeszcze nie. Fuck you, frajerze. Irytujesz mnie. No przyjdziesz do mnie? Halo? No jasne, że do mnie nie przyjdziesz. No teraz przyjdziesz, tak? No dobra, dobra, fajnie, super. Ja umrę tutaj jeszcze. No nie, to było chamskie, już musicie przyznać. To było tak chamskie. Ten boss jest taki chamski, z Jeźdźcem też się wkurwiałem. Nic dziwnego, myślałem, że tym razem będzie inaczej. Głupi frajer. Głupi bydlak. Super, jeszcze zjebałem. A on tutaj... Nie, to była jedyna okazja nawet. Fuck you. Frajerze. Melepeto jebana. Tak będę bluźnił, bo mnie wkurza. I tak bluźnię cicho. Przyjdź tutaj do mnie. To był rozkaz. Do mnie, frajerze. No nie! On tu zaraz pewnie przyjdzie, już nie będę mógł tego zrobić. Nie, mogę jeszcze, dobrze. Chodź tutaj. Teraz to było chamskie, musicie przyznać. Nie, kurwa nie, nie mogę go walnąć nawet. A trójka? Trójka to jest stun. Super, nie działa. To tak naprawdę na gówno mi to. Mam stuna w butelce? Nie, nie możesz go użyć, bo jest w butelce. Musisz używać tego, jest. Bingo, proszę, skaduj mu dupsko. Nie. Dev up, super. Czemu mi się nie robi dev up? No chodź tutaj. Co ty bruku robisz? Chodź tu. Jeszcze chwila, jeszcze chwila. Ile ja już nagrywam? 15 minut, okej. No nie, jeszcze... O, tak, tak, ale umrzyj jeszcze. Czemu by nie? Umrę, zobaczycie. Przy moim szczęściu. Dobra, ustawię się tutaj. Tu musi zmienić jakąś taktykę. Nie będzie chyba ciągle. No właśnie. A teraz będzie robił to. No nie! Kurwa, buraku, chodź tu. Jest! Umarł! Dziękuję. A co wyrzucić się? Aha. A tutaj dostawaliśmy tego tokena. Tokena bossów. Uff. Jej. Trzy tokeny, przepraszam. Przepłacam. Nie mam sił już, na serio, już mnie tak wkurzył ten boss. Boże. Życie, życie, tak. Jakieś tam tokeny zasrane. Życie, życie, życie. Chociaż mi już niepotrzebne. O, największy kryształ bierzemy, to jest dobra, duży. I spadłuba. Dosyć tego. Nie cierpię bossów, bony, ale one są denerwujące. A, ta, życie teraz mi dacie, ta, życie? Widzicie? Sraka, pieprzy cię. Chociaż 1700 dostałem. Nie jest najgorzej. Oh. Nawet nie wiecie, jak jestem zdenerwowany teraz. Ale okej, okay, nieważne. No stress. Kurczę. Dobra, coś tutaj dostaniemy ciekawego? Levela może trochę. Mam level piąty? Nie, nie mam jeszcze piątego. Jestem dopiero na czwartym, o bony. A to jeszcze
Jeszcze tyle ekspienio. No nie, dobra. No to jest taka misja taka fajna, że sobie przegadamy. Coś tam taka serka. Kijaka. O, kolejna. Dobra, wiecie co? Ja sobie będę robił te misje dalej, ale na ten odcinek myślę, że wystarcza, więc żegnam. Piszcie, subskrybujcie, okejkujcie, dodawajcie do ulubionych, wysyłajcie znajomym. Nie wiem, róbcie co chcecie. Yo.